Witam serdecznie, magister. Jak matura? Matura próbna kwiecień 2020 i dzisiaj pokażemy, że w świecie matury nawet coś tak ekscytującego jak skok ze spadochronem może być niesamowicie nudne, ale to postaramy się przebrnąć przez zadanie czwarte z tejże matury. Więc po pierwsze treść jest na dole, ja postaram się przez nią przelecieć bardzo szybko. Rozważmy więc ruch skoczka spadochronowego w ziemskim polu grawitacyjnym. No to wiemy, że w związku z tym będziemy mieli pole grawitacyjne, które nazywa się G, jest równe około 10 metrów na sekundę kwadrat. Przez pewien krótki czas skoczek opada ruchem przyspieszonym bez otwartego spadochronu, czyli hardkorowo wylatuje i leci sobie bez otwartego spadochronu w taki sposób i on przyspiesza z przyspieszeniem G, to znaczy początkowo miał prędkość 0 i z każdą sekundą nabiera 10 metrów na sekundę. No i następnie po otwarciu spadochronu prędkość skoczka zaczyna maleć. Zaraz sobie wytłumaczymy dlaczego. Czyli tu jest spadochron. Ja jestem świetny w rysowaniu, więc to będzie spadochron, prawda? Tak mniej więcej wygląda spadochron. I jego prędkość zaczyna maleć, czyli tutaj sobie wyskoczył, jeszcze raz narysuję moment, kiedy wyskoczył, miał prędkość 0, to miał jakąś dużą prędkość, a to jego prędkość zmalała, czyli to jest jakieś V1, a to jest V2. I to sobie leci skoczek na ziemię. I teraz tak, wartość tej granicznej prędkości, tu nazwę mu w takim razie VG, no zależy wiadomo od średnicy spadochronu, masy skoczka, od gęstości powietrza i tak dalej. Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie w obszarze ruchu jest stałe, wynosi 9,81, 10 to zaokrąglenie, a skoczek opada pionowo przy bezwiecznej pogodzie, oczywiście. I teraz zadanie 4.1, które moim zdaniem, nie cierpiałem tych zadań, one tak naprawdę to zdanie niby ma sens, ale jak się czyta po raz pierwszy, to człowiek się zastanawia w ogóle, czy rozmawia w tym samym języku, więc spróbujmy je przeczytać. Więc zaznacz właściwie dokończenie i rozpoczęcie tego zdania. Na samym początku ruchu i przed otwarciem spadochronu wartość siły oporu powietrza działającej na skoczka. Teraz tak, może się zwiększyć, zmniejszyć albo stałą pozostać, a jednocześnie wartość jego przyspieszenia stała, zmniejsza, zwiększa. No to rozdzielmy to na dwie części, bo ewidentnie widać, że ta pierwsza część nijak nie przystaje do części drugiej, więc zastanówmy się na początku. Wartość siły oporu powietrza działającej na skoczka na początku ruchu i przed otwarciem spadochronu. Czy się zwiększa, zmniejsza, czy pozostaje stała? Więc teraz chwila na zastanowienie. No i czas wytłumaczyć tą zagwozdkę. Więc to jest klasyczna problem na opór powietrza, czyli opór powietrza, czy jest siłą, która zależy jakoś tam od prędkości. Każdy się może o tym przekonać, jadąc na rowerze na przykład. Jak jedziemy wolno, to nie czujemy tego oporu powietrza, jak jedziemy szybko, to czujemy. No i sytuacja mniej więcej jest taka, ja to pokażę w klatkach po tej prawej stronie. Więc gościu sobie początkowo wylatywał, no i on miał prędkość, prawda, no, nie miał prędkości, miał zero. Następnie on przyspiesza, bo działała na niego siła mg. Cały czas działa na niego siła mg. I cały czas będzie siła na niego mg działała. I ona jest stała, niezależnie od tego, w jakim punkcie ruchu ten ziomeczek jest. Mg, mg, mg. I to jest zawsze mg. I teraz dobra, co jeszcze się dzieje? Zmienię kolor, może to wyjaśni, co się dzieje. Zmienię na żółt. No i ponieważ jest to mg cały czas, to jego prędkość, która początkowo była 0, ulega powiększeniu. Prawda? Bo z każdą chwilą, ponieważ działa na niego stałe przyspieszenie, on zyskuje coraz to więcej prędkości. I to jest, i to nazywam prędkością V. Ale też powiedziałem, że jest coś takiego jak siła oporu powietrza. I taże siła oporu powietrza jest proporcjonalna, czy tam jakoś zależy od prędkości. Czyli tutaj była mała, tu była większa i tu była największa. Tak? I ogólnie rzecz biorąc, taki jest kształt. No i zauważmy, co się dzieje. Więc początkowo mg wygrywało bardzo, więc on jeszcze cały czas przyspieszał, ale z każdą chwilą to mg wygrywało coraz mniej, czyli on faktycznie przyspieszał do przodu, ale jednocześnie był hamowany tym oporem powietrza, które rosło. Czyli jakbyśmy się zaczęli zastanawiać, jak wyglądało jego przyspieszenie od czasu. O, tutaj będzie przyspieszenie. Może to nie jest dobry moment, bo rysuję na logu, więc to przyspieszenie narysuję gdzieś tutaj na przykład. Jak wyglądało jego przyspieszenie od czasu, no to początkowo to było G, a potem spadło aż do zera. Dlaczego do zera? No bo jak siła grawitacji zrówna się z siłą oporu powietrza,
No to nie ma żadnego powodu, żeby zmienić prędkość, czyli one tak, czyli to jest ten moment, który nazywamy prędkością ustaloną, tudzież terminalną, na pewno to się jakoś jeszcze inaczej nazywa. Tak, to zrobimy pod punkcie 4.2. No więc dobra, więc to, co tutaj opisałem po lewej stronie, zapewne nas pomaga nam, żeby wytłumaczyć pierwszą część. Więc na samym początku ruchu i przed otwarciem spadochronu wartość siły oporu powietrza działającej na skoczka zwiększa się, bo zwiększa się prędkość i to narysowałem. Im większa prędkość, im szybciej jedziemy na rowerze, tym ta wartość siły oporu powietrza zwiększa się, a jednocześnie wartość jego przyspieszenia, no ponieważ cały czas początkowo było mg, a teraz zostaje ono zbijane przez siłę oporu powietrza, no to się zmniejsza, koniec podpunktu pierwszego. Wspaniale. Zróbmy teraz zadanie drugie. Dodatkowa informacja do zadań. No dobra. Tam zbadano doświadczanie ten ruch skoczka. Wiemy, że siła oporu powietrza jest dana takim wzorem. Są tutaj parametry podane. I na podstawie przyjętego modelu zjawiska wykaż, że kwadrat prędkości granicznej opadania jest proporcjonalny do masy skoczka wraz z całym sprzętem. No to co? Więc tak jak powiedziałem, moment, w którym skoczek będzie się poruszał z prędkością graniczną, odpowiada takim momentowi, że on już tak bardzo się rozpędził, że jego siła grawitacji jest taka sama jak siła oporu powietrza. Ja napiszę F oporu. One są takie same. Ja wcześniej używałem żółtego koloru i tak też zrobię do siły grawitacji. Jest to żółty kolor, jest mg. Tak. No i w związku z tym już jest stała prędkość, no bo jak się doda te dwie strzałki do siebie, to wyjdzie, że F wypadkowe jest równe 0. No istnieje coś takiego jak prawo, po pierwsze to jest logiczne, że jak nie działa żadna siła, to prędkość jest stała, a po drugie jest coś takiego jak pierwsza zasada dynamiki, można ją wygooglać, gdzie mamy jakieś takie samochodziki, w których siła się równoważa, a prędkość jest stała. Mamy książkę, gdzie siły się równoważą, w związku z tym, no książka się nie porusza, więc prędkość jest stała. Możemy sobie poczytać Newtona, jak chcemy, ale ogólnie rzecz biorąc, z tego wszystkiego jest jeden wniosek. Ja zawsze uważałem trochę, że pierwsza zasada jest niepotrzebna, bo wystarczy druga zasada. F równa się m razy a, masa razy przyspieszenie. Jak to jest 0, czyli jak siła jest 0, bo się zrównoważyły, to przyspieszenie jest 0, tak jak tutaj pokazałem. Czyli w tym zadaniu jedyne, co trzeba zrobić, to wziąć m G i zapytać się, w którym momencie ruchu to będzie równe naszej sile oporu powietrza. To jest. No i jak to się postawi do wzoru, to wychodzi nam, co myśmy policzyli, myśmy policzyć, że V jest proporcjonalne do M i to właściwie już od razu nam wychodzi, bo trzeba tylko wstawić wzór na siłę oporu powietrza. Beta D kwadrat V kwadrat. To widzimy od razu, że M, czyli tak, proporcjonalne znaczy tyle, że zastanawiamy się, pomijamy wszystkie inne wielkości, mówimy, że one są jeden albo nieważne i zostawiamy tylko to, co nas interesuje. I wtedy się wstawia taki znaczek M, jest proporcjonalne do V kwadrat, co należało udowodnić, jeszcze kwadrat, jak można napisać, co należało udowodnić, ogólnie rzecz biorąc, to jest koniec zadania. Oprócz tego, że należy jeszcze obliczyć wartość prędkości granicznej, gdy masa wynosiła 115, no to przerabiamy ten wzorek, to w tym miejscu jeszcze jest jakieś miejsce i mamy, że V równa się, no to tak, podzielę to przez, czyli to jest mg przez bd kwadrat, beta, przepraszam, d kwadrat, no i to był kwadrat, więc muszę to spierwiastkować, wstawić liczby. M jest równe 115, G jest 9,81, beta 2,6, D jest równe 7. Wszystko jest w dobrych jednostkach i wyjdzie nam tutaj wzorek, ileś tam jest to równe. Można sprawdzić. A właściwie to nawet wstawmy, dlaczego by nie. Mamy 115 razy 9,81 przez 2,6 razy 7 do kwadratu, no to pokażę wam, że można być leniwy i nawet nie wstawać od komputera. Mamy coś takiego jak Google i Google nam zapewne pomoże i zrobimy tak. 115 razy 9,81 przez 2,6 przez 7 do kwadratu i ze wszystkiego bierzemy pierwiastek. Czy to będzie jakaś realna wartość? 3.
No dobrze. Wartość 3 nam wyszła. Kontrolujemy jednostki. To powinno, czyli tu wyszło nam, że to jest co do dwóch cyfr znaczących, jeszcze to zaraz powiemy. Czyli tak, po pierwsze patrzymy na tą wartość, ona się tu policzyła w 0,57 sekund. 2 do ilu cyfr znaczących? Do 2, czyli 2, 3. No tak, 2,97 zaokrąglamy do dwóch cyfr znaczących, no ale kolejna jest 7, więc to jest 3. Odpowiedź jest równa 3, 0. I ponieważ to wszystko było w metrach, kwadratowych, sekundach, to wynik jest w metrach na sekundę. Dziękuję bardzo. I jedziemy dalej. Jeszcze jedna część. No dobrze, w dynamiczny sposób zmieniłem liczbę dni do matury, więc kontynuujemy rozwiązywanie tego zadania. Mamy drugi podpunkt, właściwie trzeci. Oblicz dokładnością do dwóch cyfr znaczących wartość opóźnienia skoczka przed osiągnięciem prędkości granicznej, gdy jego prędkość wynosiła 4 metry na sekundę. Więc piszemy, że V to 4, o zapomniałem o 4, 4 metry na sekundę, a masa skoczka ze spadochronem to 115. Więc to zadanie nam pokaże, po co używamy spadochronu, więc można sobie wyobrazić sytuację, że jak ten spadochroniarz sobie spadał jeszcze przed otworzeniem spadochronu, to miał jakąś dużą prędkość V, cały czas oczywiście miał MG, czyli to przyspieszenie, które powodowało, że ta prędkość się zwiększała, no i miał jakiś opór powietrza. Podejrzewam, że mały, bo człowiek jest raczej opływowy. No i teraz, jeżeli on otworzył spadochron, to co się stało? No to oczywiście ma to samo MG, ja staram się, żeby ta strzałka była tej samej długości. No i co w związku z tym? MG ma takie samo, ale otworzył spadochron, więc zmienił tam wszystkie współczynniki proporcjonalności w tym wzorze powyżej, czyli mamy większy opór powietrza. No w końcu spadochrony mają większe opory powietrza niż ludzie. I ta siła oporu powietrza automatycznie rośnie. F oporu powietrza rośnie. No i mimo, że początkowo ta prędkość być może jest taka sama jak w lewym przypadku, ale ponieważ siła oporu powietrza jest, jest większa niż MG, no to on zacznie zwalniać. No to też można sobie wyobrazić, zamykamy oczy, wyobrażamy sobie, że spadamy i nagle otwieramy spadochron i nas ciągnie do tyłu i to jest właśnie to ciągnięcie do tyłu. No i okazuje się, że będziemy spowalniani aż do momentu, kiedy tak bardzo nie zwolnimy, że siła oporu powietrza nie wyrówna się z MG. Więc to jest dokładnie obrazek fizyczny, a teraz policzmy wzory. No więc mamy ten jeden warunek, że MG równa się siła oporu powietrza. My nie to chcemy policzyć, jeszcze wracam, wróć. Nas interesuje ten przypadek, ten środkowy. Czyli przypadek, w którym siła oporu powietrza jest większa od MG, a my się poruszamy z jakąś prędkością i chcemy się dowiedzieć, jakie jest wypadkowe przyspieszenie, czyli ile wynosi MA, które tutaj jest. No to tak, bierzemy siłę oporu powietrza i odejmujemy od tego MG i to nam powinno dać nam aktualną siłę, a potem sobie to podzielimy przez masę i dostamy przyspieszenie. I teraz zwróćcie uwagę, że wszystko jest w jednostkach SI, czyli metry, kilogramy, sekundy, więc nie trzeba nic przeliczać, po prostu podstawiać. FOP to było tam podane jako beta D kwadrat V kwadrat minus MG. No i teraz ja to wszystko podstawię i beta, z tego co pamiętam, było 2,6, to było D, to było 7, czyli 7 do kwadratu, V 4 do kwadratu, minus MG to jest 115 razy 9,81. I to nam wyjdzie masa razy opóźnienie, czyli takie przyspieszenie w negatywnym kierunku. Szybko to wstawiamy do mojego ulubionego kalkulatora, czyli Google'a. Tu prawie mam ten wzór z dokładnością do tego, że powinienem... No to może wpiszę od początku. 2,6 razy 7 do kwadratu razy 4 do kwadratu minus 115 razy 9,81. Coś tego wyszło. 910, czyli MA jest 910. Wracam do pisaka. MA równa się 910, ale tu są przecinki ważne. Właśnie 910. Dobrze wiemy, że to, co jest po przecinku, to w ogóle najważniejsze w fizyce. No i teraz dzielimy przez masę i opóźnienie, które tu mamy, to 910,25 podzielone przez masę, która jest 115.
Nie używam jednostek, jakby wszystko jest w SI i dopóki będziecie mieli wszystko w metrach, sekundach, kilogramach, newtonach, nie musicie się przejmować jednostkami, czyli dzielimy tę liczbę, która tu wyszła przez 115 i wychodzi nam 7,91 do dwóch cyfr znaczących na się 7 równa się 7,9, no i wszystko liczyliśmy w SI, więc wynik musi być w SI metry na sekundę kwadrat.